Na MWC 2022 nie mogło zabraknąć Nokii. Firma prezentuje oczywiście aktualną ofertę smartfonów, ale miała tutaj też trzy premiery. Na początek najprostsza i najtańsza z nowych Nokii, model C2 drugiej generacji. Jak widzicie, dosyć szerokie ramki, bo to jednak jest budżetowy smartfonik, ale nawet nieźle wygląda. Niestety akurat ten egzemplarz już jest rozładowany, więc nie mogę wam pokazać, co tam zobaczymy ciekawego na ekranie, ale jest tam prawie że czysty Android bez jakichś zbędnych dodatków. Telefonik, jak widzicie, ma mini jacka, ma micro USB, co ciekawe. Jest raczej zwyczajnie dosyć skonstruowany, bo powtórzę, to jednak model z najniższej półki ceny. A oto już Nokia C21, czyli model pozycjonowany już wyżej z procesorem Unisoka. Znowu, jak widzicie, dosyć szeroka ramka wokół ekranu. Na tyle pojedynczy aparat fotograficzny i klasyczny czytnik linii papilarnych. Jest oczywiście ciągle mini jack i tu ciągle mamy mikro USB, co ciekawe. A to już jest model C21 Plus, czyli można powiedzieć najmocniejsza, o ile można w ogóle użyć tego słowa, z trzech zaprezentowanych na MWC przez Nokię nowości. Telefonik chyba wyglądający najciekawiej z tych wszystkich, ale nadal nie jest to wysoka półka smartfonowa i ciężko powiedzieć, żeby było to urządzenie porywające.